Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na taki odcinek kompletnie bez scenariusza, ponieważ trochę rzeczy chciałabym Wam pokazać, trochę chciałabym zrobić i przy okazji ponagrywać z Wami, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. I przed chwilą mogliście zobaczyć, jak tego fikusa tutaj targałam, który jest za mną. Zaraz Wam pokażę, dlaczego zdecydowałam się zmienić mu miejsce. Wcześniej stała tutaj juka, taka wielka, potężna juka, która teraz właśnie poszła w zamiankę za tego fikusa na górę, a on przyszedł tutaj i już odwracam kamerę i mówię Wam, dlaczego tak się stało. Okej, słuchajcie, jesteśmy z drugiej strony i zanim jeszcze powiem Wam, dlaczego go tutaj przestawiłam dzisiaj, to powiem kilka słów o nim, dlatego że bardzo często dostaję o niego pytania. Jak ja to robię, że on jest taki duży, taki rozkrzywiony, że co ja robię, że on tak pięknie rośnie i tak dalej, i tak dalej. Także już Wam mówię. Jego historia jest taka, że trafił do mnie z półki śmierci w Leroy Merlin kiedyś. I słuchajcie, on nie jest rozkrzywiony w ogóle. To są trzy osobne rośliny, trzy osobne pędy wsadzone w jedną doniczkę i tak też on był od samego początku prowadzony, w sensie trzy pędy osobne w jednej donicy, tak go kupiłam i tak go prowadzę dalej. Ja podjęłam próbę rozkrzewiania tej rośliny, zobaczcie, tutaj było cięcie i wyrósł tylko jeden pęd, nie rozkrzewił się. Też próbowałam go nacinać, też to się nie udało, także w pewnym momencie dałam sobie spokój z tym rozkrzewianiem. Natomiast słuchajcie, co więcej z nim robię, no sporo musiałam z nim zrobić, żeby w ogóle dojść z nim do ładu, dlatego że jak ja go kupiłam, to miał przędziorka, miał dużo takich czarnych plam tego typu, bardzo dużo liści zgubił przez to. No i ogólnie był taki, no mało witalny, nie miało mu się w pewnym momencie na życie. Ale powiem Wam, że podjęłam próbę walki i stwierdziłam, że spróbuję go jakoś odratować. I zawsze, w zasadzie zawsze przy każdej roślinie, w momencie kiedy nie wiem co zrobić, nie wiem co jej się dzieje, wykluczam wszystkie szkodniki, wykluczam chorobę grzybową, sprawdzam korzenie, przesadzam i tak dalej i nic się tutaj nie mogę dopatrzeć, o co jej chodzi. To pierwszym moim tak jakby kołem ratunkowym jest to, że ja staram się tę roślinę przestawić w widniejsze miejsce i ograniczyć podlewanie. To jest takie taka moja zasada, której zawsze staram się trzymać, jeżeli mam jakieś trudności właśnie z roślinami. I powiem Wam, że przy tym fikusie też to mi bardzo pomogło, szczególnie na samym początku, kiedy ja jeszcze nie wiedziałam, czego on potrzebuje, bo jak ja go przyniosłam, to postawiłam go gdzieś sobie tam w kącie. No i zauważyłam, że tych plam czarnych pojawia się coraz więcej, że on jakoś tak marnie wygląda, że coś mu nie odpowiada. No i właśnie przesadziłam go. Później go przestawiłam na okno południowe. Stał sobie przez długi, długi czas przy samym oknie południowym. No i zdecydowanie tam mu się poprawiło. Pozbyłam się też tego nieszczęsnego przędziora, który notorycznie na niego powracał, ale w końcu jakoś tam udało mi się go pozbyć. No i słuchajcie, on sobie tam długo, długo stał i zaczął w końcu mi ładnie rosnąć. Od zawsze podlewam go raz w tygodniu niewielką ilością wody, a w zimie jeszcze mniej i ogólnie nie mam jakoś trudności, jeżeli chodzi o wyczucie w podlewaniu tej rośliny. Natomiast mam problem z tymi brązowymi plamami. I no tak jak Wam mówię, uporałam się poniekąd z tym problemem, kiedy on stał przy południowym oknie. Później w lecie, jak zrobiliśmy tam panele na górze, to przestawiłam go na górę i on też bardzo ładnie tam rósł. Natomiast teraz w zimie, słuchajcie, jak on stał na tej górze, to było ok do pewnego momentu, a teraz przez ostatnie dwa tygodnie zaczęłam mu się baczniej przyglądać, dlatego że zauważyłam, że mimo że te plamy tutaj są na dole, no ok, trochę liści zrzucił, ok. Wszystko jest tak jakby do zrozumienia przez to, że mamy taką porę roku, jaką mamy i jest ciemniej. Natomiast zauważyłam też, że na tych liściach wyżej, zobaczcie, pojawiają się takie przebarwienia. I co prawda z tej strony jeszcze nie widać tych plam, ale to jest pierwszy taki objaw, pierwszy krok do tego, żeby te plamy tutaj się pojawiły. A te liście powinny od spodu wyglądać tak, czyli tak zdrowiutko, powinny być białe,
i zielone nie powinno być takich brązowych przebarwień, a one gdzieś tam tutaj mi się zaczynają pojawiać. Zobaczcie, tutaj widzicie, te liście robią się takie przebarwione od spodu, a później te plamy wychodzą na wierzchu. Także ja stwierdziłam, że przestawiam go, że nie czekam do wiosny, chociaż pewnie by wytrwał tam do wiosny i pewnie z czasem by się pozbierał, może by te liście zgubił, no nie wiem. W każdym razie chciałam, żeby było mu lepiej, więc przestawiłam go tutaj. Tu ma dużo światła, bo tu jest okno, także on sobie między tymi oknami stoi i wydaje mi się, że tutaj będzie miał no nieco lepiej, jeżeli chodzi o to światełko. A Juka poszła sobie właśnie na górę. Także taka historia z tym fikusem. I przestawiłam tutaj jeszcze moją ceropegię, dlatego że mówiłam Wam ostatnio, że chcę ją gdzieś przestawić, żeby miała trochę też więcej światła. Ona tutaj już stała swego czasu. Później przestawiłam ją jakoś tam na szafę do Szymona. No i teraz tutaj wróciła, także myślę, że będzie fajnie sobie rosła. No zobaczcie, jaka jest długa, tylko że rzadka. Też będę musiała ją jeszcze raz ciachać i jeszcze raz ukorzeniać i dosadzać. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Przed chwilą, jak widzieliście, odbyło się też cotygodniowe sprzątanie śmieciucha, bo tutaj śmieciuch strasznie gubi te swoje listeczki. Widzę, że już coraz mniej, także chyba ta pilea odczuwa to, że jest więcej trochę tego światła. Natomiast jeszcze cały czas, wiecie, cały czas sprzątam. Ona nawet jak w lecie stoi i ma dużo światła, to i tak gubi te listeczki. Po prostu to jest taki roślina śmieciuch, tak na nią mówię. Kolejna historia na dzisiaj to historia o marancie. Niedawno Wam ją pokazywałam, jaka jest bujna i piękna. I nadal jest, ale jeden pęd, słuchajcie, tak jak one tutaj się mają, wiecie, przewieszają się przez tą doniczkę i tutaj jest to zgięcie, to jeden pęd mi po prostu na tym rancie osłonki po prostu mi pękł. O, tu mi się to złamało. Wiecie, jak one się tak tutaj przewieszają przez tą doniczkę, przez tą osłonkę i w tych miejscach właśnie są narażone na to, że ten pęd się po prostu złamie, że on pęknie. I tak się stało u mnie. O, tutaj widzicie, już jest nawet zasuszony. I te dwa, które są tutaj takie dłuższe, też będę musiała tutaj na końcu gdzieś poucinać, poukorzeniać te sadzonki, bo ja się po prostu boję, że one się połamią tak samo jak ten pierwszy. No i stwierdziłam, że to bez sensu, nie będę tego kleić, nie będę tam kombinować, tylko ucinam. Przy okazji i tak chciałam sobie zrobić drugą roślinę z tej maranty. Ucięłam ten pęd, pocięłam go na szczepki i wsadziłam tutaj do słoika i zobaczcie, już są korzenie. Jest tu jeszcze szczepka maranty karczowanej, gdzieś tam się znalazła i szczepka choi i to wszystko mi się tutaj ładnie ukorzenia i niedługo już myślę, że będę mogła to sobie wsadzić do podłoża. A tu mam jeszcze Syndapsusa Darkform, którego ostatnio kupiłam w Biedronce. Słuchajcie, Biedronka znowu wypuściła te wszystkie rośliny, które były jakoś wcześniej, już nie pamiętam, czy tydzień, czy dwa tygodnie temu, czyli te właśnie Syndapsusy, Monstery Peru, Monstery Silte Pekany i jeszcze było Syngonium Variegata, to Syngonium Emerald Gem. Natomiast nie udało mi się go złapać, u mnie nie było. I nie chciało mi się jeździć, byłam tylko w tej najbliższej Biedronce, ale za to właśnie upolowałam z Syndapsusa, którego nie udało mi się kupić wcześniej. Także fajnie. Idziemy go teraz przesadzić. Dobra, zajrzyjmy, co tam się dzieje u tego Darkforma. Ja, słuchajcie, upolowałam taką sadzonkę, taką sobie, ale była tylko jedna, więc nie było za specjalnie wyboru. Natomiast widzę, że tutaj, wiecie co... liścia wypuszcza tutaj. Tu widzę, że jakiś nowy stożek wzrostu idzie. O, widzicie? Także może nie będzie tak źle. No tutaj jest taka biedna ta sadzonka trochę, ale zobaczymy, jak będzie rosła. Najważniejsze to jest to, żeby chciała ładnie rosnąć. Jak będzie ładnie rosła, to nie będzie źle. Sprawdźmy, czy jest tu ten okropny koszyczek. No powiem Wam, że namęczyć się nie będę musiała, bo wszystko pięknie tutaj odeszło od tych korzeni. Tak to wygląda. Tu w tym moim kąciku, słuchajcie, nic się nie zmieniło, nie miałam czasu tutaj zajrzeć.
tylko doglądam właśnie i sprawdzam, czy nic nie atakuje moich roślin, czy nic im się nie dzieje. A tak poza tym, jeżeli chodzi o przystawianie, o zastanawianie się co, gdzie i tak dalej, to nie miałam do tego głowy, ale chciałam Wam właśnie pokazać tą iłkę. Zobaczcie, no całkiem też nieźle tu wygląda. Tamten fikus wyglądał może lepiej, bo był taki pstrokaty. Natomiast ta iłka też nie najgorzej, niech na razie sobie tutaj stoi. I chciałam Wam coś jeszcze tutaj pokazać. Chciałam Wam pokazać tę alokazję z Dino Zapiątaka, która jest dla mnie zaskoczeniem roku normalnie, bo wiecie, jak alokazje się u mnie zwykle miewają, no nie najlepiej. A ta, zobaczcie, ona była zjedzona przez przędziorka, skosiłam jej wszystkie liście, które miała i wsadziłam ją tutaj do bigosu i zobaczcie, tutaj nowe bulwy jakieś małe startują, bo ja wszystko wsadziłam tak, jak znalazłam, nic nie rozdzielałam. Tu wypuściła niedawno nowego liścia, tego też wcześniej. No powiem Wam, że jestem w szoku. To jest alokazja, z tego co pamiętam, to jest alokazja Pink Dragon, ale wiecie, mogę się mylić. Zobaczcie, tu ma takie łodyżki lekko różowe i takie z takimi wzorkami. Rozwinął się, czy nie jest piękny? Bajecznie piękny. Co prawda nie ma tych dziur w środku, ale jest naprawdę ogromny i przepiękny. Jeszcze zrobię Wam mały update. Monstery Peru, którą kupiłam z tą taką śladową wariegacją. Tutaj teraz jest to w miarę dobrze widać. To była ta na tym liściu jedynym, którego ona miała. I tutaj był liść, który się rozwijał. I zobaczcie, on też ma te wariegacje. Nie takie duże, ale ma. On jest jeszcze, wiecie, młodziutki. On jeszcze rośnie i nie jest taki ciemny jak ten, więc to będzie jeszcze wyraźniej widać. Ale chciałam Wam pokazać właśnie, że coś tutaj się dzieje i czekam z niecierpliwością na kolejnego liścia. Z tymi liśćmi, z wariegacjami u roślin to jest tak, że ja czekam po prostu jak na Kinder niespodziankę. Nadszedł też czas, żeby dać pić temu gruboszowi. Ja w zimie podlewam swoje grubosze bardzo rzadko, około 3, maksymalnie myślę 4 razy w przeciągu całej zimy, ze względu na to, że bardzo łatwo je w tym okresie przelać, a one naprawdę nie potrzebują. Dlatego mam teraz taką zasadę, że grubosza podlewam wtedy, kiedy w momencie dotyku te listki są takie, wiecie, mało jędrne, wiotkie, o, tak jak ten na przykład, możecie go zgiąć i on się nie złamie, to znaczy, że roślina jest już delikatnie odwodniona i należy ją podlać. A ze względu na to, że on ma dziurę w tej doniczce, a ja nie mam podstawki, także muszę go znosić i podlewać w wannie. Podlewam go rzadko, ale jak już podlewam, to staram się całe podłoże przelać, żeby on się napił i później może sobie kolejny miesiąc czy półtora stać. Pokażę Wam jeszcze zajlenikę z ostatniego vloga, z jednego z ostatnich vlogów. Zobaczcie, jak już pięknie zaczęła puszczać korzonki. Naprawdę jestem w szoku, że tak szybko zaczęła puszczać korzenie. Już niedługo będę mogła ją wsadzić do podłoża. W zasadzie już bym mogła, myślę, że ona dałaby sobie radę, ale jeszcze dam jej chwilę, niech sobie posiedzi w wodzie. Okej, kochani, i tym sensownym akcentem będę dzisiaj kończyć odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka do góry, skomentujcie, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam i do następnego. Cześć!